Z pierwszym vlogu z nowej serii. Vlogi będą się pojawiać w środę o godzinie 18, więc zapraszam. Jak trenuję, jak jem, jak żyję. Taki no daily vlog z tygodnia, czyli daily, taki dzienny, zwykły vlog. Będę się głównie skupiał właśnie na treningach i tak dalej. A to wam może przytoczę, że kiedyś ważyłem 107 kg, byłem strasznie gruby i to w wieku 15-16 lat. Tu może wam się gdzieś tu pojawią dwa zdjęcia przed i po za siebie, jak się zebrałem, jak mi się udało. Jeżeli będziecie chcieli tego typu jakiś tam vlog, żebym trochę na ten temat porozmawiał, to możecie napisać oczywiście w komentarzu. Dzisiaj wam pokażę squasha, zaraz właśnie będziemy jechać na squasha. Squash jest zajebistą aktywnością. Ogólnie też będziemy jeszcze przeprowadzać redukcję moją, porządną, prawdziwą, do końca redukcję. Taką naprawdę do końca. A te vlogi będą taką moją dodatkową motywacją, że wiem, że będę musiał to zrobić, ponieważ ten film będę chciał wstawić i chcę, żeby to było po prostu szczere i żeby coś to przekazywało, tak, żebyście coś mogli z tego, z tych filmów właśnie wyciągnąć. Więc także ruszamy. Koniec tej takiej części teoretycznej przedstawienia właśnie tej serii i lecimy. No, jesteśmy na squashu. Tak wygląda salka. Lecimy. Ledwie żyję po pół godziny gry w squasha. Masakra. Najlepsze cardio, jakie może być. Tylko dodam, że na squashu to my byliśmy dopiero drugi raz, więc wiem, że nie potrafimy grać. Na squashu. No na squashu. Na squashu. Mamy 2 lutego i tak waga to jest 93, biceps 41,5 i pas 90 i za tydzień. Czyli 9, tak? Dobrze mówię, 9 lutego. No w następny piątek w każdym razie sprawdzimy, czy coś się zmieniło. I mój mały posiłeczek, 110 gram makaronu, 210 gram to jest wieprzowina, mało tłusta, bo 5 gram tłuszczu na 100 gram, 50 gram śmietanki, 18, koncentrat i 2 pomidory. No i jest bardzo dobre, makro wam zaraz podam. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. A teraz mamy ryż z sosem sojowym, z tofu, z marchewką, cukinią, papryką i ogólnie dużo bardzo oleju. Więc jak widzicie, dieta nie jest wcale taka monotonna. Nie musi być monotonna i nie musi być taka straszna, jaka się wydaje. Dzisiaj znowu wchodzi tematyka jedzenia. Mamy tutaj chlebki naan, takie pełnoprawne chlebki naan. Bardzo dobre, mogę tutaj bardzo serdecznie polecić. I do tego butter chicken. Też to właśnie takie połączenie jest, wydaje mi się, że najlepsze. Jeszcze dobry jest ten butter chicken z ryżem. Dzisiaj znów kulinarnie. Mamy pizzę, więc także tutaj potwierdzenie, że dieta wcale nie musi być aż tak luchna. Później wam podam makro. Moje jest tam na dole, na której jest naprawdę chuj mięsa, jakieś kiełbasa, szynka, salami i inne tego typu. Tak wygląda pizza po upieczeniu. Dzisiejsze śniadanie przed siłownią, zaraz lecimy na trening, też wam właśnie coś ponagrywam, bo jest 9:15, to akurat nie będzie jakichś dzikich tłumów, więc coś tam będzie można sklecić z tego treningu, więc także zapraszam na trening. Getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Ćwiczę 4 lata, lecz mówię z taką przerwą, z takim tak naprawdę taką lipą, teraz ostatnio też tak słabo to było, aż w końcu postanowiłem się wziąć za siebie, tak sobie pomyślałem, postanowiłem, że kurwa Bartek, koniec już tego opierdalania się, trzeba wziąć się do roboty, trzeba zebrać się i zacząć coś po prostu tutaj ze sobą robić. Teraz wam odpowiem na kilka takich ważniejszych pytań, które obstawiam, że mogą się pojawić. Czyli ile czasu trenuję? Trenuję już prawie 4 lata.
lecz z taką roczną przerwą, w której tak naprawdę odstąpiłem bardziej od diety, w ogóle się nie trzymałem treningów, a wiadomo, siłownia bez diety to jak seks bez kobiety, tak to można ująć, bo no taka jest prawda, wiadomo, są organizmy, ludzie, którzy bez diety osiągną wiele, ale to są wyjątki. Wyjątki i na tyle co bez diety, a trzymają się po prostu jakichś tam swoich zasad, nie liczą tych kalorii, nie liczą tego wszystkiego, tylko jedzą tak, powiedzmy, że mają dobre nawyki od kiedyś, przed tym jak zaczynali trenować, czyli jedzą jakieś takie pełne posiłki, jedzą w miarę dużo, czy tam jedzą w miarę mało, wszystko też zależy od tego, jaki organizm jest, jaki ma ktoś metabolizm, jakim jest typem organizmu, czy mamy te trzy. Ale główną podstawą każdego tutaj, że tak powiem, sportu jest dieta, tak? Dobrze zbilansowana dieta, dobrze ułożona dieta, tak aby po prostu to wszystko miało ręce i nogi. Załapałem znowu taką zajawkę, czyli jak najbardziej jest w porządku. No, z mojej winy wcześniej olałem to i po prostu, no wyszło jak wyszło, nie ma co się rozczulać. Ważne, że ćwiczę, ważne, że trzymam się tego, co sobie postanowiłem, bo to jest najważniejsze. Najciężej jest zacząć. Wiem, że dużo osób może tutaj mnie ogląda, którzy nie mieli, powiedzmy, do czynienia z siłownią, może część nie interesuje siłownia, a może też część jest, powiedzmy, ludzi, którzy ważą więcej, a chcą ważyć mniej. Oczywiście nikogo tutaj nie obrażam i nie, że tak powiem, nie dyskryminuję, z nikomu się nie śmieję, że ktoś jest grubszy, ktoś jest chudszy, a sam kiedyś byłem gruby. I wyśmiewanie się z kogoś na siłowni, kto jest, powiedzmy, grubszy i dopiero przyszedł na tą siłownię, czy jest właśnie chudy i dopiero zaczął ćwiczyć, to jest, że tak powiem, no, słaba sprawa. Nie jestem z tych osób. Każdy może zacząć, każdy kiedyś zaczynał i ja się tego trzymam. No. Więc także, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie mi w komentarzu, może jakimś wielkim tutaj znawcą nie jestem i tak dalej, się nie będę uważał za kogoś, kto wie wszystko. Ale no, myślę, że trochę tego liznąłem tematu, że tak powiem, i potrafię pomóc. Sorry za tą rękę, bo chyba wcześniej ta ręka tutaj tak cały czas była źle, trochę mam kamerę ustawioną, właściwie telefon, którym nagrywam. Mam nadzieję, że jakoś jest taka w miarę teraz przystępna, bo jest noc, w sensie noc, no ciemno już jest, bo jest po 20. No, ale jakoś to nagrywa. Kiedyś tam pomyślimy o inwestycji w jakąś lustrzankę. Czy już myślałem, ale na razie trzeba zebrać, że tak powiem, jakąś tam widownię tych vlogową i wtedy można inwestować. Dobra, więc także piszcie mi w komentarzu, co myślicie o tego typu vlogach, jak wam się podobał ten vlog, czego było za dużo, czego było za mało, co byście chcieli zobaczyć. A już słyszymy się w... A czekajcie, jeszcze właśnie jakieś pytania takie podstawowe. No to ile mam w łapie, to na pewno zawsze jest to pytanie pod każdym filmikiem, gdzie pokazuję siłownię, to jest już we wcześniejszych momentach, to możecie sobie wrócić. Ile waży też jest, ile mam w pacie i tak dalej. No teraz jestem nieco spasiony, że tak powiem, czy spasiony, no zalany jestem, no. Zalany troszeczkę. Moim celem jest 85 kg teraz. I do tego celu dążymy. Czyli 8 kg mniej. Zobaczymy, jaka będzie różnica. No i co tu jeszcze wam mogę powiedzieć? Ogólnie treningi mam podzielone na trening A i trening B. Trening A to jest bardziej trening góry, czyli tam mamy klatę, mamy łapy, mamy plecy, to jest bardziej na FBW. Na tej zasadzie FBW podzielone na dwa treningi. No jakiś specyficzny, ale przynosi większe efekty niż na pewno niż split, bo na splicie byłem na efektów zero. I tak to wygląda. Ogólnie to jeszcze byłem na masie przy wakacjach, gdzie się właśnie tak spasłem. No wszystko przez wyjazdy, tu byłem 2 tygodnie na Dominikanie, to wiadomo jak to się skończyło, all inclusive no i jestem grubasem takim mentalnym, więc nie powstrzymywałem się od niektórych rzeczy, aczkolwiek ciast jadłem akurat mało, na przykład sobie odpuszczałem ciasta, ale wolałem zjeść jakieś tam różne rzeczy, które tamtejsze, czy zamiast ciasta jadłem owoce. Więc też myślę, że to było akurat w porządku, ale co jak to się po prostu spasłem, bo tyle ciekawych rzeczy było do spróbowania i tyle dobrych rzeczy i tyle alkoholu, o kurwa, alkoholu to było tyle, że no, więc tak to no, odpocząć się pojechało i jakoś tak, no ale w każdym razie teraz nie piję praktycznie w ogóle, że ja ogólnie rzadko piję, więc dlatego też na wakacjach lubię sobie coś tam grzdylnąć, coś tam sobie zarzucić lubię. No, więc tak to wygląda. No i to będzie na tyle. Jeżeli jakieś pytania jeszcze będą, oczywiście na nie odpowiem. Piszcie w komentarzu. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku, o kolejnym vlogu.
Dzięki za uwagę, jeżeli się podobało, zostawcie subskrypcję, vlogi będą się pojawiać, tak jak mówiłem na początku, w środę o 18:00, co tydzień, bez wyjątków, no ewentualnie jak coś się tam stanie, że nie będę mógł po prostu nagrać, czy nie będę miał internetu, czy nie będzie mnie w ogóle w Polsce, internet nie będzie działał, czy cokolwiek z tych rzeczy. Dobra, także do usłyszenia, trzymajcie się i słyszymy się w sobotę o godzinie 12:00 w kolejnym odcinku Respect Tuning. Nazwa jaka nazwa jest, jaka jest, ale mi się spodobał robienie tego typu filmików i mimo wszystko będę je robił, nawet jak nie będę miał dużej oglądalności. Tak samo vlogi. Bo kurwa, lubię to robić, no. Jest to taka moje hobby. Przerodziło się, YouTube się przerodził ogólnie w takie hobby i lubię to bardzo robić. No taka pasja. Pasja i rzeczywiście to jest pasja i hobby. Także planuję zakup drona. Planuję zakup lustrzanki, zobaczymy kiedy, ale na pewno przed wyjazdem do Chin, który będzie w sierpniu. No co prawda jeszcze 8 miesięcy, czy tam 7 zostało, 7. 7 miesięcy zostało, ale taki zakup będzie, kurde, tutaj pasem się zmieni. Dobra, trzymajcie się na razie, dzięki za uwagę, piona.